Region idzie ku lepszemu, pozyskuje środki unijne, ale i tak ma kompleksy. Sąsiedzi radzą sobie lepiej. Chcemy tutaj aplikować o europejskie środki na to, aby gonić zaległości, bo nie ma co ukrywać, ale południowe Mazury są daleko za Mazowszem. Nasi mieszkańcy widzą, jaka jest różnica, my też widzimy, ale zawsze brakuje nam środków. Jesteśmy biednymi gminami, biednymi powiatami. Wobec tego cieszę się, że ta idea spotkała się z akceptacją. Mowa o Stowarzyszeniu Południowe Mazury. Kilku starostów, burmistrzów i wójtów uznało, że jest to szansa na więcej środków, na większy rozwój. Powiaty Piski, Działdowski, Szczeciński i Nidzicki i gminy w tych powiatach dążą do poprawy jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Są to powiaty, które są biedne, małe, ale są bardzo charyzmatyczne. My jako burmistrzowie też wszędzie dajemy o sobie znać, zabieramy głos na bardzo ważnych forach, robimy też konferencje naukowe. Słychać jest o Nidzicy, więc ja tu nie wypowiadam się za innych moich kolegów, natomiast na pewno nie damy o sobie zapomnieć. Południowe Mazury mają liczne walory turystyczne, ale brakuje reklamy. Wabika na klienta. Zagospodarowanie tzw. dzikiej przyrody tam, gdzie jest to możliwe, może okazać się strzałem w dziesiątkę, ale potrzeba funduszy, które dzięki stowarzyszeniu będzie łatwiej pozyskiwać.